I rozpoczynamy kolejny tydzień lipcowy, kolejny upalny tydzień, 15 lipca, godzina 7.10. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Mistrzem Europy w piłce nożnej została Hiszpania, ale to o tym doskonale wiemy, ale może Państwo nie wiedzą o tym, że w Copa America wygrała Argentyna mecz z Kolumbią, bardzo zacięty. Dogrywka w 112 minucie dogrywki, Argentyńczycy zdobyli bramkę, ale z boiska w drugiej połowie musiał zejść Messi z powodu kontuzji. Ale oczywiście w Poranku Wnet nie będziemy się zajmować piłką nożną, bo to nie jest nasze zadanie. O piłce nożnej będzie mówił Grzegorz Milko po godzinie 9, a my będziemy głównie rozmawiać o tym, co zdarzyło się w Ameryce, czyli krótko mówiąc o zamachu na prezydenta Donalda Trumpa. Wczoraj o zamachu mówiliśmy bardzo dużo. Specjalny program w Radiu Wnet prowadził Tomasz Wybranowski i Łukasz Jankowski. Teraz są już nowe informacje na temat zamachu, a przede wszystkim wieczorne wystąpienie Joe Bidena, który zaapelował do siebie samego i do polityków w Ameryce, żeby obniżyć poziom agresji w kampanii wyborczej. Republikanie wskazują, że właśnie agresywna kampania wyborcza w wykonaniu Joe Bidena była przyczyną zamachu. Przywitam w studio profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Wacława Felczaka. Dzień dobry, panie dyrektorze i profesor, i człowiek, który potrafi mówić po węgiersku. Dzień dobry. Dzień dobry, panie prezesie, dzień dobry państwu. Ale na początek połączenie z Tomaszem Wybranowskim, który podsumuje te ostatnie 24 godziny w Ameryce i w mediach brytyjskich i amerykańskich. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, Krzysztofie. Myślę, że ten wczorajszy dzień był bardziej niż dziwny. Powiem szczerze, prawie w ogóle nie wyspałem. Nawet nie wiem, kto wygrał mecz finałowy, więc będę zaskoczony, słuchając po godzinie 8 Grzesia Milko albo Kamila Kowalika, co też się wydarzyło. Dziwna historia i powiem ci, że ta dziwna historia związana jest z tym, że człowiek, mając 52 lata, tak jak ja, nigdy, ale to nigdy nie dopuszczę do siebie takiej myśli, że coś takiego może się wydarzyć. Gdy byłem mały, oczywiście zamach na prezydenta Ronalda Reagana, to jego słynne powiedzenie z wyrzutem trochę do samego siebie, a propos żony Nancy: słuchaj, kochani, no nie zdążyłem zanurkować, on podszedł i strzelił, i stało się. Natomiast podkręcanie tej sprężyny, podkręcanie tej atmosfery i pokazywanie temu młodemu społeczeństwu, że nie ma odcieni, że nie ma dyskusji, bo jest albo zero, albo jeden, jest czerń, albo biel, a no, to nie jest dobra droga do tego, abyśmy doszli do jakichś dobrych wniosków typu budujemy wielką Polskę, wielką Europę, uśmiechnięty, uczciwy świat. A propos uśmiechniętych rzeczy, to ten taki dżingiel z piosenki Autostopowicz zespołu Maxa Smiley. No to jak uśmiechnięci. No i ta uśmiechniętość też postępuje. Ja przypomnę słuchaczkom i słuchaczom sieci Radia Wnet, którzy utyskują na Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczoną Prawicę, która nie jest czymś numer jeden a propos moich myśli o Polsce, świecie. Natomiast tak naprawdę to Radek Sikorski, minister spraw zagranicznych obecny, wcześniej minister obrony w dawnych czasach, powiedział: dorżniemy wachaty, będziemy dorzynać watachy, więc to zaczęło się od Radosława Sikorskiego w Rzeczpospolitej Polskiej i warto uśmiechnięci Polacy i ci, którzy uśmiechnięci politycznie nie jesteście, warto o tym pamiętać. Natomiast ja byłem zaskoczony, bo tak, szykując chyba siódmą czy ósmą kawę, bo chciałem obejrzeć właśnie wiec Donalda Trumpa, na którym miał opowiadać a propos rzeczywistych danych, a propos emigracji, na których utyskują Amerykanie. I właśnie w trzeciej minucie, kiedy wskazywał właśnie i mówił, że stała się smutna rzecz w Ameryce i warto o tym powiedzieć, i mówił o tych przejściach granicznych na południu Stanów Zjednoczonych i mówił o rzeczywistej ilości imigrantów, powyżej 20 milionów w ciągu ostatnich 4 lat, stało się właśnie to. I want to really see something that said, take a look at what happened.
go! Hawkeye's here! Hawkeye's here! You ready? Z zegarkiem w ręku, Krzysztofie, i piękne słuchaczki, zacni słuchacze sieci Radia Wnet. Ta cała akcja trwała niespełna 40 sekund. Teraz już w tle mówi reporterka Fox News. Donald Trump mówił, i powiem wam, Amerykanie, tę najsmutniejszą rzecz, o której musicie wiedzieć, i wtedy padły strzały. Sekwencja była taka, że najpierw padło 5 albo 6 strzałów, i po 18, może 20 sekundach padły kolejne 4 strzały. Tylko teraz już są dyskusje, czy ta druga sekwencja strzałów to było unieszkodliwienie, zabicie, zastrzelenie zamachowca Thomasa Matthew Crooka. Natomiast cała akcja trwała niespełna 40 sekund. Natomiast ten gest, i myślę, że ten gest będzie cytowany w podręcznikach, i wiesz, Krzysztof, ja nie rozumiem ludzi po prostu, ale to jest chyba już ta gimbaza, która dochodzi do władzy medialnej. Właściwie to już nie są dziennikarze, tylko to są tak zwani officers, press officers, tak? Że mają przetłumaczyć, mają coś wrzucić w ogóle beznamiętnie, bez jakiegoś wtargnięcia, mózgowego wtargnięcia w to, o czym piszą i co robią po prostu. No bo jeżeli zastanawia się, że to Donald Trump dogadał się w jakiś dziwny sposób z niespełna 21-latkiem Thomasem Matthew Crookiem po to, żeby ten zamach sprokurować, i Thomas Matthew Crook zgodził się: słuchaj, Donald, okej, nie mam problemu, ja do ciebie strzelę, oni mnie zastrzelą i w ogóle będziesz prezydentem i bardzo mi to pomoże w rozwoju mojej kariery i tak dalej. No po prostu totalne bzdury, i gdzieś tam o tych totalnych bzdurach też mówił ze mną mój drugi gość wczoraj w programach specjalnych, gdzie i z Bogdanem Ferencem, szefem portalu polska-kije.com, i Łukasz Jankowski, i wspierała mnie tutaj Katarzyna Sudak, moja producentka. Natomiast pięknie podsumował to na wstępie mojej rozmowy mój drugi gość, Paweł Lisicki, szef tygodnika Do Rzeczy. Nienawistną, trwającą od bardzo długiego czasu, to znaczy co najmniej od kilkunastu miesięcy, nagonkę, którą tą nagonkę prowadziły lewicowe i liberalne, albo mainstreamowe, tak można powiedzieć, media. Najpierw była seria artykułów, komentarzy w najważniejszych dziennikach, czy w Washington Postie, czy New York Timesie, czy w innych, gdzie praktycznie wymowa jest jedna: za nic nie możemy dopuścić do zwycięstwa Donalda Trumpa. Ja o tym mówiłem, pisałem, można to znaleźć w internecie, każdy, kto chce, tam się wypowiadali różni publicyści, postacie znaczące. Przesłanie było jedno: musimy zrobić wszystko, powtarzam, wszystko, żeby ten człowiek nie wrócił do Białego Domu, czyli żeby Donald Trump nie wrócił do Białego Domu. No i w związku z tym, że wszystko, no to oczywiście temu też towarzyszyła pewna otoczka retoryczna, gdzie Trumpa przedstawiano jako faszystę, nazistę, autokratę, człowieka, który zniszczy demokrację, który demokrację nie szanuje. Co więcej, przecież to toczy się cały czas, czy toczą się cały czas śledztwa i postępowania przeciwko ludziom, którzy 6 stycznia 2020 roku nie tylko wtargnęli do Kapitolu, znaczy na Kapitol, ale nawet znajdowali się w tłumie przed budynkiem, mające te śledztwa mają wykazać, że wtedy to Trump faktycznie czy próbował wspierać tak zwane działania terrorystyczne, no bo do tego to się sprowadza. No i teraz jest jeszcze jeden element, czyli mamy tak, mamy publiczne wypowiedzi polityków zarówno znaczących, jak i mniej znaczących, wypowiedzi publicystów, mamy nagonkę medialną, mamy element zohydzania Trumpa, który jest, mówię, przedstawiany jako człowiek niespełna rozumu, wróg demokracji i śmiertelne zagrożenie. I jeszcze do tego dochodzi coś, co moglibyśmy nazwać nagonką sądową czy nagonką prokuratorską, a więc wytaczane są kolejne sprawy w różnych stanach, ze szczególnym uwzględnieniem tych stanów i tych miejsc, gdzie demokraci mają przewagę, jak chociażby Nowy Jork, czy Waszyngton, czy Virginia i tak dalej, gdzie próbuje się doprowadzić tak naprawdę, czy zablokować start Trumpa, czy kampanię Trumpa metodami sądowo-prokuratorskimi. Ostatni przypadek, słynna sprawa,
dotycząca tego, tych nieprawidłowości w kampanii i tego, czy Trump z właściwego źródła zapłacił, czy nie z właściwego źródła zapłacił. Pojawiają się jakieś przedziwne panie, które opowiadają o swoich stosunkach z Trumpem, które to panie, jakby to powiedzieć, których wiarygodność jest absolutnie zerowa, no ale media oczywiście podchwytują. Wystarczy, że taka pani twierdzi, że widziała Trump albo była w nim w jednym, nie wiem, domu handlowym albo gdzieś tam i natychmiast robi się z tego gigantyczna afera, gdzie bez jakiejkolwiek weryfikacji, bez sprawdzania wiarygodności, no wierzy się każdej takiej osobie i te jej wypowiedzi są później no, propagandowo wykorzystywane i do tego dochodzą jeszcze właśnie rozprawy sądowe. Przypomnę, że przecież zakończyła się całkiem niedawno, 2 tygodnie temu, trwająca kilka tygodni rozprawa w Nowym Jorku, gdzie sędzia, który orzekał w tej sprawie, zabronił Trumpowi udziału w kampanii wyborczej, wymusił na nim obecność na sali, dopuszczał do świadków, którzy nie mieli nic do powiedzenia w danej sprawie, to znaczy mieliśmy do czynienia z procesem kompletnie sfingowanym i fałszywym. I dopiero w tym kontekście należy odczytywać właśnie tę próbę zabójstwa, czy próbę dokonania zamachu na Trumpa, czyli jako pewnego rodzaju... Radio Wnet, więcej niż radio. ...wzmocnienie tych wcześniejszych środków i działań, które były podejmowane, żeby mu uniemożliwić start w wyborach. O tym mówił Paweł Lisicki. Dżingiel Radio Wnet, więcej niż radio, aby wzmocnić przekaz Pawła Lisickiego, że to wszystko doprowadziło bezpośrednio do tego, co stało się w sobotę o 18:15 czasu miejscowego w Butler w stanie Pensylwania. No i cóż, pytań jest bardziej niż mnóstwo. Przypuszczam, że też będziesz pochylał się nad sekretarzem bezpieczeństwa wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, panem Alejandro Mayorkasem, ponieważ no, dużo zarzutów w stosunku do niego i nawet nasz Secret Service Agent, pan Rojek, który doniósł o tym, że zamachowiec Thomas Matthew Crook został zlikwidowany, że odnaleziono w cyberprzestrzeni amerykańskiej jego przeszłość, jego tożsamość, poznaliśmy dzięki niemu imię i nazwisko, też mówił o tym, że tak naprawdę wielokrotnie zwracano się do pana Mayorkasa, szefa bezpieczeństwa narodowego, człowieka od spraw wewnętrznych, aby tej ochrony było więcej, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa i jego wiece. Natomiast, no cóż, no tak się nie stało. Uśmiechnięta, liberalna, amerykańska strona zaczyna chodzić i gryźć własny ogon, zastanawiając się, co to też Donald Trump uczynił takiego, jak się dogadał z tym Thomasem Matthew Crookiem, aby to się stało, kto za tym stał, no i wokół tego będą te historie, nie patrząc na to, że Stany Zjednoczone Ameryki, wbrew temu, co powie pewnie dzisiaj Wojciech Sejrowski w programie Studio Dziki Zachód, że Ameryka jest potężna, Ameryka jest wspaniała, Ameryka jest wielka, nic z tego nie ma i Wojciech Sejrowski żyje chyba mrzonkami, więc lepiej na to Gociewie niech przyjeżdża i w ogóle czym prędzej pakuje się z tej Arizony, bo za chwilę z tej potęgi nie zostanie nic poza mainstreamowym lewicowym blichtrem CNN albo New York Times i tego typu historii. Smutne jest to, że Ameryka, wielki kraj, który dawał nadzieję Polakom, Irlandczykom, Chińczykom, tak jak mówią Irlandczycy, Krzysztof, że tak naprawdę to Amerykę stworzyli Polacy, Irlandczycy, ale nie niestety Ameryka, współczesna Ameryka o tym nie pamięta i z tego wielkiego snu amerykańskiego nic już nie zostało, czego zamach na Donalda Trumpa jest przykładem. Młodzież, polską młodzież przestrzegam przed podchodzeniem do wszelkich tematów w sposób zero-jedynkowy. Są młodzieży odcienie. Ja wiem, że macie panią minister Barbarą Nowacką. Powiedziała nijaki Jarosław Marek Rynkiewicz, który miał sobotnią porą 89. urodziny i oczywiście w Radiu Wnet, w Muzycznej Polskiej Tygodniówce było jego wspomnienie, to ja powiem, że niech nijaka minister, pani Barbara Nowacka, nie przysłania wam świata. Czytajcie dobrych poetów, zastanawiajcie się nad światem, rozmawiajcie, rzućcie w cholerę te komórki, iPhony, PC, komputery i tak dalej i myślcie, rozmawiajcie. I patrzcie, że świat jest piękny, pod warunkiem, że będziecie chcieli, aby ten świat był jeszcze
piękniejszy. Rozmawiać, myśleć, mówić i nie dać się zwieść tym, którzy chcą was rozrobić z tymi starszymi konserwatystami, jako i ja. Ze studia 37 Tomasz Ubranowski, Krzysztofie, 20 prawie minut przegadałem, tak jak umawialiśmy się. Życzę dobrego dnia i dziękuję, że mogłem to podsumować w Poranku Wnet. I zapowiedzieć piosenkę Bruce'a Springsteena, którą przygotowałeś. Oczywiście, przygotowałem piosenkę Bruce'a Springsteena, tytuł War, czyli wojna, naprzeciw temu, co myślę, że świat jest miły, piękny i wspaniały. Oby tej wojny w ogóle nigdy nie było, natomiast pożyjemy, zobaczymy, co na tej ostatniej długiej prostej do listopadowych wyborów w Stanach Zjednoczonych się pojawi. Ci, którzy mówią, że wojna secesyjna to było dawno i nieprawda, powiem tak, nic w historii, co było dawno, nieprawdą nie może zdarzyć się ponownie.